Dzień dobry ponownie. Dzisiaj troszkę teorii. Tak, czasami zadania, czasami teorie, tak to już jest. Temat lekcji, zjawisko, no to słabo jest widoczne, zjawisko indukcji własnej i wzajemnej. Zjawisko indukcji własnej i wzajemnej. Zacznijmy od zjawiska indukcji wzajemnej. No, przy okazji, tak krótko, przećwiczymy tą metodę z lekcji poprzedniej, ale właśnie w formie już takiej skrótowej. Pominiemy właściwie większość elementów tych, elementów tego, tej analizy prowadzącej do określenia kierunku prądu indukcyjnego. No, ale już mówiłem o tym, że po jakimś czasie można o tym całym środku prawie że zapomnieć i od razu właściwie prawie, że natychmiast podawać ten kierunek prądu indukcyjnego. Po określeniu wektora indukcji wewnątrz tej dzwonnicy, w której wcześniej prąd nie płynął. No dobrze, zacznijmy. Mamy dwie dzwonnice. Ja akurat to, co jest na tym rysunku, zależy od sposobu nawinięcia tych zwojów, więc proszę, jeżeli chcecie, żeby te linie pola były tak skierowane, jak są, kierunek prądu tak jak tu w zwojach tak jak jest, no to proszę te zwoje narysować tak samo jak ja. Ta pogrubiona część to jest, znaczy, że ta część zwoju jest przed karetką, a ta cienka, że jest za karetką, tak? I tu podobnie, ta część zwoju jest przed karetką, ta druga część jest za karetką. Ta słabiej widoczna. No to w ogóle to nie, prawie, że nie, ledwo co to jest widoczne. No i teraz załóżmy, że w dzwonnicy pierwszej mamy źródło napięcia i zamykamy obwód. To akurat, czy to źródło napięcia jest o takich biegunach, czy odwrotnie, nie ma to żadnego znaczenia. To, czy zamykamy, czy otwieramy, też nie ma znaczenia, bo chodzi o to, żeby w dzwonnicy pierwszej płynął prąd i żeby jego natężenie ulegało zmianie. Może jeżeli w jakiś inny sposób się tego dokona, to dokładnie analiza będzie identyczna. Czyli w jakiś sposób właściwie to, co tu robimy, to próbujemy zmienić natężenie prądu płynącego w tej pierwszej dzwonnicy i będziemy starać się dowiedzieć, co się dzieje wtedy w tej dzwonnicy drugiej. No inaczej mówiąc, czy w tej drugiej dzwonnicy przepłynie prąd indukcyjny. No jeszcze przy okazji powtórzymy określanie kierunku tego prądu indukcyjnego. No to więc na razie ta pierwsza część to jest właściwie przypomnienie tej lekcji poprzedniej. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się dużo szybciej, już bez tych skomplikowanych tam zapisów z tym strumieniem indukcji magnetycznej, z tym kątem między B i S i tak dalej. No dobrze, więc jak już obwód zostanie zamknięty, prąd będzie płynął od punktu o wyższym potencjale, czy do tej dłuższej kreski, do tej krótszej kreski, czy do punktu o niższym potencjale, czy do biegu na źródło napięcia o niższym potencjale. Czyli tak czasami oznaczamy to plus, minus, ale to oznacza właśnie większy potencjał, mniejszy potencjał. Większy od mniejszego, mniejszy od większego. Więc prąd będzie płynął na zewnątrz źródła właśnie w tym kierunku. Zaznaczamy kierunek prądu, oznaczamy to natężenie i jak będziemy zamykać obwód, to tak prąd nie płynął, zaczyna płynąć, więc tuż po włączeniu, zamknięciu obwodu, natężenie prądu rośnie. Ta strzałka znaczy, że natężenie prądu rośnie. Prąd płynie tu do góry, ale natężenie prądu rośnie. No i teraz zaznaczamy kierunek prądu na każdym ze zwojów. To zależy od tego, jak nawinęliśmy te zwoje. Więc ponieważ tak są nawinięte, to płynie prąd do góry na tych zwojach, na tej części zwoju, które są przed karetką. Zaznaczamy kierunek prądu. No i określimy teraz kierunek i zwrot wektora indukcji wewnątrz dzwonnicy. Regułą śruby prawoskrętnej, śrubę rysujemy, na śrubie oznaczamy kierunek prądu w tych zwojach, czyli do góry. Jak śruba tak by się obracała, to by się przesuwała w tamtą stronę, czy w lewą stronę, czy wektor indukcji uzyskiwany w lewą stronę. A więc tak samo by również linie pola będą skierowane, czyli wewnątrz takiej dzwonnicy, gdzie płynie prąd w tym kierunku, w zwojach linie pola byłyby skierowane w lewą stronę. I oczywiście tak naprawdę ta dzwonnica u nas jest, no może być też taka krótka, ale tak naprawdę ona jest dużo dłuższa, ma dużo więcej zwojów. Ja tam rysowałem tylko tych kilka, tak żeby wiedzieć, żeby pokazać, jak one są nawinięte. Także dużo dłuższe jest i dużo dłuższe i co? No ma więcej tych zwojów.
I właśnie w długiej zwojnicy, o dużej ilości zwojów, wewnątrz zwojnicy mamy praktycznie jednorodne pole magnetyczne. Natomiast już na zewnątrz zwojnicy już to pole nie jest jednorodne. Im dalej od zwojnicy, tym gęstość linii pola jest coraz mniejsza, bo te linie pola wychodzą z zwojnicy i potem zamykają się i dochodzą ponownie do tej zwojnicy, tak? Czyli te linie to są liniami zamkniętymi. Tylko tu nie widzimy tej reszty tej linii pola, bo za mało miejsca mamy. Więc wewnątrz dzwonicy są to linie, jest pole jednorodne, więc te linie pola są prostymi, równoległymi i równoodległymi od siebie, ale na zewnątrz już nie są w to linie proste, zakrzywiają się i widzimy, że część z tych linii pola wytworzonych przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej, część z tych linii pola przechodzi przez zwoje zwojnicy drugiej. Nie wszystkie te linie przechodzą, ale niektóre przechodzą, niektóre nie. To znaczy, że jeżeli teraz zmienimy, właśnie zamkniemy obwód, to tuż po zamknięciu natężenie prądu będzie rosło. Przypominamy wzór na wartość indukcji wewnątrz zwojnicy, już był ten wzór wcześniej podany, więc zależy od natężenia prądu, od ilości zwojów, od długości zwojnicy, no i jeszcze od przenikalności magnetycznej, względnej przenikalności magnetycznej tego ośrodka materialnego, który wypełnia zwojnicę. Jeżeli w zwojnicy jest próżnia, to ten współczynnik μr, czy względna przenikalność magnetyczna jest równa 1. Jeśli to jest powietrze, to też jest prawie, że równy 1, więc zakładamy, że czy jest powietrze, czy w zadaniach, czy jest powietrze wewnątrz zwojnicy, czy próżnia, to zakładamy, że to μr jest równe 1. No μr dla próżni zawsze jest równe 1, a dla powietrza minimalnie się różni od 1. To my nie uwzględniamy tej różnicy. W zadaniach przynajmniej. No i przenikalność magnetyczna próżni, to stała fizyczna, jest, bo też była wartość tam podana 4 pi z 10 do minus 7 N przez ampere do kwadratu, ale to było podawane wcześniej. No jeszcze tu przypominam, że N to jest ilość zwojów, L długość zwojnicy i natężenie prądu, który płynie przez zwojnicę. Ale to dla nas jest tylko ważne to, że indukcja wewnątrz zwojnicy jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu, który przez nią płynie. No właśnie, i teraz jeżeli zmienimy to natężenie prądu, to znaczy zwiększymy, no to zwiększy się wartość indukcji magnetycznej, no bo są te wielkości do siebie tyle samo razy, więc te wielkości są do siebie wprost proporcjonalne i wtedy zwiększy się tyle samo razy gęstość linii pola wewnątrz zwojnicy. Bo umówiliśmy się, że gęstość linii pola jest wprost proporcjonalna do wartości indukcji. Czyli dwa razy większa indukcja, to obrazujemy rysując dwa razy gęściej linię pola. No i teraz, jak w takim razie zmiana indukcji, zmiana natężenia prądu powoduje zmianę indukcji magnetycznej, a więc zmianę gęstości linii pola, a więc zmianę ilości linii pola, które przechodzą przez zwojnicę drugą. To znaczy, że ilość linii pola, wielkość, która jest wprost proporcjonalna do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię, to jest wielkość, którą nazwaliśmy strumieniem indukcji magnetycznej. Czyli z tego wynika, że strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez drugą zwojnicę, strumień wytworzony przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej, też się zwiększy. No, jak się zmienia strumień przechodzący przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem, no to powstaje w tym przewodniku siła elektromotoryczna, indukcji elektromagnetycznej, wzór na nią wyprowadzaliśmy, to było to duże pisane E równa się minus D, zmiana strumienia indukcji magnetycznej przez czas. To teraz wszystko będzie, te wzory się pokażę. Ja tak w skrócie jak gdyby mówię podsumowuję właściwie przedstawię jakby plan naszego działania. No i teraz jeszcze tylko, bo zaraz zaczniemy właśnie, to jakby taki skrót, jak czasami jest w różnych filmach, że na początku pokazują, co tam się zaraz wydarzy, a potem się, znaczy wszystkie te zdarzenia po kolei są tam w filmie realizowane, to my coś podobnego teraz zrobiliśmy. Czasami jest to celowe. No i teraz jeszcze przy okazji przypomnijmy sobie w szybki sposób, czy przećwiczmy szybko
określenie kierunku prądu indukcyjnego, bo właśnie, bo skoro w tej drugiej zwojnicy powstanie siła elektromotoryczna, no to ponieważ mamy tu zamknięty obwód, no to w tej drugiej zwojnicy będzie płynął prąd indukcyjny, no i ma możliwość tylko płynięcia w jednym kierunku lub w drugim kierunku, my musimy określić ten kierunek. Ale trochę szybciej niż tą metodą z lekcji poprzedniej. No to w takim razie określmy kierunek prądu indukcyjnego w tej zwojnicy. No najpierw musimy określić kierunek tych linii pola, więc najpierw kierunek prądu tu po zamknięciu obwodu w tej dzwonicy, czyli tak płynie prąd. Regułą śruby prawoskrętnej obracamy śrubę zgodnie z kierunkiem płynącego prądu. Ruch postępowy śruby wskazuje nam wektor indukcji wewnątrz, kierunek izotopowy wektora indukcji wewnątrz tej dzwonicy, czyli jak tak się śruba obraca, to się przesuwa w lewą stronę, czy wektor indukcji, byśmy tu rysowali, to byłby skierowany w lewą stronę, ale my zamiast wektora indukcji rysujemy linie pola, one są też skierowane właśnie wewnątrz zwojnicy w lewą stronę. No i właśnie. I teraz zamykamy obwód, natężenie prądu tuż po zamknięciu rośnie, więc indukcja rośnie, więc ilość linii pola przechodzących przez tą zwojnicę rośnie i gęstość tu rośnie, a więc też i ilość ich rośnie przechodzących przez tą zwojnicę, ale nas interesuje, że rośnie liczba linii pola przechodzących przez drugą zwojnicę. No właśnie, czy więc tu się pojawia strumień, czy tu też, inaczej mówiąc, tu też zwiększa się wartość indukcji magnetycznej tego pola zewnętrznego wytworzonego przez tą zwojnicę w tym miejscu, gdzie jest druga zwojnica. No to prąd indukcyjny powstanie, znaczy będzie miał taki kierunek, że będzie starał się wytworzyć własne pole magnetyczne, które będzie przeszkadzało przyczynie, która spowodowała jego powstanie. No to przyczyną powstania prądu indukcyjnego w tej drugiej zwojnicy jest zwiększanie wartości indukcji magnetycznej w tym miejscu. To ten prąd indukcyjny wytworzy pole magnetyczne o indukcji skierowanej przeciwnie, żeby temu przeciwdziałać. Czyli wektor indukcji pola wytworzonego przez ten prąd indukcyjny, oznaczmy to B2, będzie skierowany przeciwnie niż wektor indukcji tego pola wytworzonego przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej. Po prostu ten prąd indukcyjny stara się przeszkadzać w zwiększaniu indukcji tego pola zewnętrznego pochodzącego od tej zwojnicy w tym miejscu. To takim sposobem przeciwdziałania zwiększaniu tego indukcji pola zewnętrznego jest wytworzenie pola o wektorze indukcji przeciwnie skierowanym do tej wektora indukcji pochodzącego od pola tego zewnętrznego. Czyli ten prąd indukcyjny musi wytworzyć pole o indukcji skierowanej w przeciwną stronę i pytanie jest, jak musiałby ten prąd indukcyjny płynąć, w którą stronę, żeby to pole właśnie było takie. Więc szukamy takiego ruchu, kierunku ruchu obrotowego śruby, żeby ruch jej postępowy był zgodny z tym wektorem indukcji. Więc jak tak byśmy obracali śrubę właśnie, jak ta strzałka na tej śrubie, to wtedy ona by się poruszała, przesuwała w tę stronę, czy waszą prawą stronę, czy moją prawą stronę i zaznaczamy ten kierunek prądu indukcyjnego na zwojach na tej zewnętrznej części, czy na tej części zwoju, która jest przed kartką. No i teraz patrzymy, jak one są nawinięte, czyli tak, tak, tak i tu płynie prąd indukcyjny w tym kierunku, tak, czy na zwojach w ten sposób i tu na dole. Ale tu akurat to nie było istotne. Dla dalszej analizy ten kierunek prądu w ogóle nie ma tu żadnego znaczenia. To jest tak jakby powtórzenie z lekcji poprzedniej, tak jakby szybszy sposób. Właśnie skorzystaliśmy z tej pierwszej wersji reguły Lenza, która najczęściej jest podawana, że kierunek prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że pole magnetyczne przez niego wytworzone przeszkadza przyczynie, która spowodowała jego powstanie. Więc tą przyczyną, która spowodowała powstanie tego prądu indukcyjnego, jest zwiększanie się indukcji magnetycznej tego pola zewnętrznego w miejscu, gdzie jest ta druga zwojnica. Więc trzeba, ten prąd wytwarza własne pole magnetyczne, które przeszkadza w tym, czyli o wektorze indukcji przeciwnie skierowanym i żeby takie pole wytworzyć, czy takiej indukcji musi płynąć akurat w tym kierunku. No i teraz przejdźmy do tego naszego właściwego tematu. Pierwsze, no to musimy przypomnieć sobie jeszcze raz ten wzór na wartość indukcji magnetycznej wewnątrz zwojnicy. Co już wcześniej na początku było, jeszcze raz przypomnę. Zresztą wszystkie zapisane miary względna przenikalność magnetyczna, mi 0 przenikalność magnetyczna na próżni, to stała fizyczna, potem N ilość zwojów, L długość zwojnicy,
i natężenie prądu płynącego przez zwojnicę. I ten wzór można tak podać, on tu w tej formie on więcej nam mówi, bo N przez L to jest gęstość zwojów. Jakby liniowa gęstość zwojów, można też powiedzieć. Ale matematycznie łatwiej się przekształca ten wzór, gdy jest w formie ułamka, więc ten wzór będziemy często zapisać w tej formie, łatwiejszy do przekształceń. I z tego wzoru nas tylko to interesuje, właśnie to, co już mówiłem, że do danej zwojnicy indukcja jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu, który płynie przez nią. Dwa razy większe natężenie prądu, dwa razy większa indukcja wewnątrz zwojnicy. No i teraz oznaczmy symbolem φ2,1 strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez drugą zwojnicę, wytworzony przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej. Czyli to jest strumień, który przechodzi przez tą zwoje tej zwojnicy, przez wszystkie zwoje tej zwojnicy, wytworzony przez prąd płynący w zwojnicy pierwszej. Czyli pierwsza zwojnica wytwarza pole magnetyczne i strumień tego pola przechodzi przez drugą zwojnicę, przez zwoje drugiej zwojnicy. No to mówimy w skrócie przez drugą zwojnicę. No i teraz troszkę matematyki będzie. Zresztą to, co też mówiliśmy wcześniej praktycznie, więc to będzie podsumowanie tego, co już powiedzieliśmy w formie takiej matematycznej, ilościowej. Więc zauważyliśmy, że ta ilość linii pola przechodzących przez drugą zwojnicę, pola wytworzonego przez zwojnicę pierwszą, jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu płynącego w pierwszej